Słuchaj z czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Z Cezarym Łazarewiczem, dziennikarzem, publicystą i pisarzem, laureatem literackiej nagrody Nike, autorem książki Naszewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, rozmawia dziennikarz i redaktor Waldemar Kumur. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem jest pisarz, reporter Cezary Łazarewicz, którego książka pod tytułem Naszewskiej, sprawa Stanisława Pyjasa, za parę dni ukaże się i wszyscy będą mogli przeczytać znakomitą książkę. Autora, który dla formalności przypomnę, dostał nagrodę Nike za książkę o Grzegorzu Przemyku. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy udawać, jesteśmy na ty. No tak, nie, to nie udawajmy. Nie udawajmy. I możemy zdradzić, gdzie pracowaliśmy razem? Tak jest. Razem pracowaliśmy przez lata, widywaliśmy się na korytarzach Gazety Wyborczej. Teraz tak. Każdy idzie w swoją drogę. Cezary jest laureatem nagrody Nike. Każdy stara się przeżyć. Każdy stara się przeżyć. Chciałbym zacząć od tego. Wyobrażam sobie czytelnika twojej książki, który ma 20 parę lat, powiedzmy, pretenduje do tego, żeby poznać historię, trochę się nią fascynuje. Jakbyś zachęcił takiego czytelnika, żeby przeczytał twoją książkę, żeby ją kupił i przeczytał? To są dwie rzeczy. Pierwsze, żeby kupił, bo chciałbym, żeby wydawnictwo nie było w plecy. Pracowałem nad nią 4 lata i jakby zachęcić, to jest historia, która... Zawsze mnie interesują takie historie, które w jakiś sposób oddziałują na współczesność. A to jest mit założycielski wolnej Polski. Dla mnie była to historia od najmłodszych lat. O tym słyszałem, jak się zacząłem interesować, nie wiem, polityką, podziemiem, sprawami społecznymi. No to zawsze gdzieś na końcu pojawiał się Stanisław Pyjas. I to był taki ciąg. Gdzieś żołnierze wyklęci, podziemie niepodległościowe, strajki 56 roku, bunt 68, 70, strajki w Stoczni, 76 Radom i między sierpniem a Radomiem jest przypadek Stanisława Pyjasa. Wiemy o tym tyle, ile dowiadujemy się z opowieści jego kolegów. Którzy żyją? Którzy żyją. Oni mówią o tym, że Staszek został zamordowany. W latach 90. tym się bardzo interesuje, chociaż to nie jest sprawa mojego pokolenia. Mojego pokolenia to jest sprawa Grzegorza Przemyka, gdzie żyjemy tym, czujemy, że zostaliśmy okłamani, a 6 lat wcześniej ginie Pyjas. I w zasadzie niewiele wiem o tym, tylko przyglądam się, co dzieje się w latach 90. i wierzę w to, że został zamordowany, że prokuratura wreszcie zajmie się tą sprawą, wskaże winnych, znajdzie przyczynę tej śmierci i się wszystkiego dowiemy. No, od tamtego czasu mija 30 ileś lat i mam poczucie, że nie wiem, nadal nie wiem, co się tak naprawdę stało. Wiesz, jest szum informacyjny. Niby Pyjas został zamordowany, niby został pobity przez tego słynnego boksera. Węclewskiego niejakiego. Tak. Miał zostać tam przyniesiony w dywanie albo nyską podwieziony. To jest jakiś szum informacyjny. No i wtedy się pojawia Dorota Nieznalska, artystka, która chce zrobić wystawę poświęconą Stanisławowi Pyjasowi, powstaniu SKS. Ma świetne zdjęcia, świetny pomysł. Zresztą piękna wystawa. Sporo ludzi przychodzi oglądać i w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności, Bunkier Sztuki w Krakowie. Robi to wrażenie, poświęca temu sporo czasu i ona dzwoni do mnie, czy pisze i pyta się, czy nie napisałbym tekstu o Staszku Pyjasie. Przy okazji tej wystawy.
Tak, do katalogu tej wystawy. Okay. I ona ma konkretne zamówienie, bo chce, żeby to był reportaż. Niczego mi nie narzuca, niczego konkretnego nie mówi, jak ma to wyglądać. Czy ty już byłeś wtedy po książce o Przemyku? Tak. Wiesz co, jej się ta książka spodobała i uważała, że ja to mogę napisać. Że ty czujesz PRL. Czuję PRL, czuję takie przypadki, jestem w stanie to fajnie napisać, żeby to ludzie zrozumieli i poczuli. No i piszę ten tekst. Zresztą ona jakoś to wymusiła na mnie. Ja specjalnie nie miałem ochoty, bo wiesz co, ja miałem wrażenie, że wszystko tej sprawie napisano i ja nie jestem w stanie zrobić kroku do przodu. I to świetni reporterzy. Jurek Morawski, Krause Film zrobił dokument, dziesiątki tekstów, Piotrek Lipiński, Wojtek Tochman. Naprawdę świetnie. Nie mówiąc o panu z Finlandii, studencie filmówki. A wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Jarmolainen zrobił film o tym. Na to trafiłem później, ale to jest też jest świetny film, wiesz, Zapis epoki. Bez tego filmu nie można nic zrobić dzisiaj. Zresztą wszyscy z tego filmu zżynali. Brali kawałki i puszczali w swoich reportażach, bo inaczej się nie da. To jest obraz Krakowa roku 77. Świetne zdjęcia. Piotr Jaksa. Przypomnijmy czytelnikom, że on zrobił ten film w latach 70. Tak, konkretnie zaczął robić w 77. Tak jest i dlatego stąd jego siła. Wiesz, świadkowie, którzy już nie żyją. Nie. Świetna robota. No ale wiesz, jeszcze wtedy się tym tak głęboko nie zajmuję. Mam trochę dokumentów, z kilkoma kolegami się spotykam. Znam Zdzisława Marka. Znam. No, poznałem jego pracę przy okazji sprawy Przemyka, ponieważ on tam jest... Powiedz proszę w jednym akapicie, kim jest profesor Marek. Profesor Marek jest szefem Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Jednego z najbardziej znanych, najbardziej cenionych i no, chyba najlepszych w Polsce, żeby nikogo nie urazić. A na pewno z najdłuższą tradycją. Dłużej działający. I on jest na początku lat 90. Bronisław Wilcztajn oskarża go, że on jest o współudział w morderstwie Pyjasa i mówi, że on manipulował, fałszował dokumentację lekarską. I tyle o nim wiem. On traci stanowisko, jest bardzo zła atmosfera wokół niego. No, ale ja go znam z zupełnie innej strony, bo ja go poznaję przy okazji sprawy Przemyka, kiedy on jest medykiem sądowym, ekspertem, który twierdzi od początku do końca, że Przemyk został pobity na komisariacie, że te zeznania wskazują na to głównego świadka i one są spójne z obrażeniami, które znajdują się na ciele Przemyka. Więc jak on mówi, że on był kopany, bity w brzuch łokciem, no to Marek mówi tak, to te obrażenia wskazują na to, że te ciosy zostały zadane. I to mówi w latach, kiedy... W 83 roku. Opłacałoby mu się... Jest mocna presja, żeby... No kłamał, żeby ściemniał... Jest mocna presja, żeby zrzucić winę na sanitariuszy, którzy wieźli Przemyka z komisariatu na pogotowie. On jednak nie ustępuje. Co powoduje, że jest wiarygodny przy historii także Pyjasa, to co mówi. To mnie, wiesz co, to jest znak zapytania. Okay. Od tej pory się zastanawiam, jak to możliwe, że facet, który w 83 wykazał się pewną odwagą, 6 lat wcześniej miał wykonywać jakieś polecenia esbeckie i tuszować zabójstwo. To był znak zapytania. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy byli blisko tej sprawy, to oni mi to tak tłumaczyli. No wiesz, to może było tak, że nauczka i to, co wokół niego się działo w 77, sprawiło, że stał się uczciwy w 83. No ale to jest...
powiedzieć nielogiczne może za dużo, ale ciągle masz wątpliwości. Mhm. Jak to? No nie znasz tego faceta. Mhm. Nie wiesz zbyt dużo o nim. Znasz go tylko z badań. No w firmie Jarmolainena go zobaczyłem. I wiesz co? Nie jest to człowiek, który budzi sympatię, bo to jest człowiek, który jest przekonany o swojej nieomylności, mówi z taką wyższością, denerwuje się, jak musi tłumaczyć tym niedouczonym dziennikarzom najprostsze sprawy z zakresu medycyny sądowej i rozumiem, że on nie budzi miłych uczuć, jak się człowiek z nim spotyka. No ale pomijając to wszystko, ja chcę się dowiedzieć, jak to było w tym 77 roku. No i zaczynam studiować tą dokumentację, spotykać się z ludźmi. No i okazuje się, że wiesz, no to wcale nie jest tak, jak ja myślałem. Że to ubecja, że sprawa jest prosta, prowokacja, tak, tak. Człowiek zaczął działać w opozycji, bo to nie przy tylko, tworzącym wiesz co, korze. To nie, wiesz, to tak wygląda. No, wiesz, dla mnie kluczową taką książką, którą przeczytałem jeszcze chyba w latach 80. w wersji skróconej, bo ją wydało podziemne jakieś wydawnictwo, już nie pamiętam jak, Nowa chyba, czy Krąg, to była historia KOR-u Jana Józefa Lipskiego. A tam jest wszystko czarno na białym. Wiesz, znaleziono Pyjasa na klatce schodowej. Wszystko wskazywało na to, że został pobity. Marek podejrzany, medyk sądowy, który ma na swoim koncie też dziwne opinie dotyczące jednego ze zmarłych w Radomiu. No i wydaje się, że ta historia już jest napisana, wszystko jest jasne. Tak, dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry, do widzenia. Wiesz, no drugi to jest prokurator Sołga, który też prowadzi to śledztwo w 77 roku. On żyje do chyba 95 roku, czy do 2005. Wiesz co, nie pamiętam już tych wszystkich dat, no ale ja się nie mogę z nim spotkać. No ale sięgam do dokumentów źródłowych, no i studiuję je. Śledztwo IPN-u to jest 91 tomów akt po 200-300 stron. I tak jak w wypadku Przemyka, masz, wiesz, dowody, masz ludzi, masz jakieś ślady. Z jednej strony to, że on został pobity na komisariacie, co nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony ślady manipulowania śledztwem, żeby je spychać na takie tory, żeby odsunąć winę od milicjantów. Ale w tym śledztwie dotyczącym Pyjasa, no, nie ma czegoś takiego. Są jakieś tropy, które się nagle kończą. Są jakieś poszlaki, których nie możesz udowodnić. Gdzieś zawsze jest jakaś ściana, od której się odbijasz. Są jacyś ludzie, którzy pojawiają się i znikają. Jakieś, wiesz, kobiety, jacyś faceci, jacyś grono studentów. To jest dość sprzeczne. Brzmi to wszystko, słuchaj, prawdę mówiąc, bardzo żmudnie, bo taka jest praca prawdziwego reportera. Ale gdybym miał powiedzieć, gdyby mi ktoś powiedział, opowiedz mi najbardziej fascynującą historię PRL-u, opozycji, początku III RP, to bym bez wahania powiedział sprawa Pyjasa. Plus psychologia, prawo, zachowania stadne, medycyna sądowa, medycyna kryminologia, sądowa. Po prostu wszystko i można by było całe sezony opowiadać na jednym przykładzie. I ta książka to pokazuje. Wszystko to, co w tej historii jest najważniejsze, pasjonujące i zastanawiające do dzisiaj. Ale wiesz co, tak naprawdę to chciałem napisać kryminał taki, tak? Może nie krymi. No tak jak normalnie ja z tym walczyłem. Najpierw chciałem się dowiedzieć, jak to było, kto, że się czemu, kiedy, dlaczego. Tak jest. Ale wiesz co, jak się narodził ten mit? Wiesz, jak to się stało, że Jacek Kuroń się w to włączył? No to i się, udało mi się to dowiedzieć. Wiesz,
jak masz linearną opowieść, to wtedy masz, wiesz, co z czego wynika, kiedy się co pojawia, jak reagować, odtworzyć to, co się wszystko stało. Mhm. Świadkowie wydarzeń, to jest, wiesz co, trochę ten, przez te 40 ileś lat, o tym opowiadali świadkowie wydarzeń. To znaczy przyjaciele Pyjasa, ludzie, którzy dużo mogą powiedzieć o przyjaźni, braterstwie, solidarności, o takiej wspólnej akcji. Tak, bo też powiedzmy to od razu, wtedy pierwszy raz pada słowo solidarność, która teraz jest tak, znana i powszechna. Studencki Komitet Solidarności powstał dlatego, że Pyjas zginął. I grupa przyjaciół chciała wyjaśnić, jak to się stało. Chciała wyjaśnić, jak to się stało. Dobrze też się stało, że się nie tylko tym zajęli i, wiesz, zorganizowali wcześniej ten czarny marsz, który był taką presją na władzę, żeby to wszystko wyjaśnić. No tylko w roku 77 został wielki niedosyt. Przez chwilę, żeby wrócić do tego wyobrażonego młodego człowieka, czarny marsz, maj, kiedy wszyscy szykują się na juwenalia, popijawy, zabawę, tańce, a tu nagle ktoś chce solidarności z kolegą, o którym nic nie wiadomo. No tak, tydzień wcześniej znaleziono martwego Pyjasa na klatce schodowej na Szewskiej. Wiesz, to też nie było tak od razu, że od razu było wiadomo, że on został zamordowany przez SB. To jakby ta myśl dojrzewała i wśród studentów, i wśród koru, ale on, znaleziono go w sobotę rano, a już w poniedziałek Jacek Kuroń miał gotowy komunikat, z którego jasno wynikało. Facet zaangażowany, wiesz, jakby miał streścić ten komunikat, tam nie padło wprost oskarżenie, że SB go zamordowało. Ale wystarczająco było dużo sugestii, żeby każdy rozumny człowiek wiedział, kto za tym stoi. Bo tam było tak, nie wiadomo, jak się znalazł na klatce schodowej, był współpracownikiem KOR, a wcześniej władza groziła współpracownikom KOR i tam wymieniają nazwisko, między innymi Chojeckiemu, że może mu się coś stać. Dwa dni wcześniej został Sulecki, górnik pobity, który miał jakieś kontakty z KOR-em, więc to się Wszystko się układa. W całość. Więc dodajmy do tego, że koledzy, najbliższy krąg Stanisława Pyjasa dostają anonimy, które wskazują, że ich kolega kapuje esbecji. Tak. I to, wiesz, to są strasznie wulgarne rzeczy, napisane w straszny sposób. A w jednym z tych anonimów nawet jest groźba. Tak jest. Tępić takich skurwysynów. Tak jest. I zawsze tak jest. To zdanie posłuży. Wiesz co, kto wymyśla, żeby pójść z tym do prokuratury? Maleszka i Sonik. Czyli student, najbliższy krąg Pyjasa, jeden kolega ze studiów z tego samego roku, a drugi trochę z innego towarzystwa, w sensie katolickiego, ale współpracującego już wówczas ze sobą. A przy okazji powiedzmy właśnie też temu wyobrażonemu czytelnikowi młodemu, samego Pyjasa, nie tylko jako działacza, ale też jako właśnie takiego hipisa, wolnomyśliciela, jakbyś go... Wiesz co, tam są dwie grupy w tym Krakowie. Jedna to jest ta grupa, bym ich nazwał, anarchistyczno-kontrkulturowa. Do której należy? Do której należy Pyjas, Wilcztajn, Maleszka, Szostkiewicz, Bronisław Maj, poeta. Czytają, słuchają, czytają, dyskutują. Tak, słuchają. Popijają trochę. Popijają trochę, ale też mają potrzebę jakiegoś działania. I to nie tylko bunt przeciwko PRL-owi. Ja bym powiedział, że to w ogóle nie jest bunt przeciwko PRL-owi, tylko to jest bunt przeciwko temu wszystkiemu. Co to jest? Systemowi. Przeciwko... Ale też, wiesz, to jest grupa bardzo antykościelna, wiesz, jak anarchiści, to nie, że kapitalizm jest dobry, a socjalizm zły. Oni równie... Ich,
idolami jest frakcja Czerwonej Armii, Baader-Meinhof. Tak, która wysadza. Oni się odwołują jakby do tego poczucia wolności i żyją jak hipisi. Wiesz, mają w pokoju skarbonkę, do której wsadzają wszystkie pieniądze. Każdy może z tej skarbonki wziąć tyle, ile mu potrzeba. Takiej wyższej jakości komuna, ale taka ideowa komuna. Tak, przy tym ważna jest literatura, ważne są książki i książki również zakazane. Oni trafiają, wiesz, na Miłosza. Przypomnę, rok 70, lata, druga połowa lat 70. Sołżenicyna, Gombrowicza, Chłaskę, tego zakazanego i się wymieniają tymi książkami. Czytają kulturę paryską. No ale ważny jest Umysł zniewolony, bo tam się pojawia hasło Ketman. I wkrótce się okazuje, że Ketman jest jedną z osób, która zaczyna donosić na to środowisko. Nie, oczywiście nie wiedzą kto, ale... Ale domyślałem się, że ktoś donosi, ponieważ te paszkwile straszliwe ale zawierają... Ale poczekaj, to już mamy 77, okay. A w 76 roku pojawia się wśród nich prowokator. Dzisiaj to jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który współpracuje ze Służbą Bezpieczeństwa. I on proponuje... Nie wiem, jak pamiętasz lata 70. czy 80., to co było najważniejsze? Coś wydawać. Wydawać, pisać. Jak jesteś pisarzem, tak. Poetą, a gdzie możesz wydawać? Nie masz takiego miejsca. Są jakieś pisma, ale żeby się tam dojść, to łatwiej wielorybowi czy wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż opublikować tam. Więc on im proponuje książkę, pismo, które mogliby literackie sami wydawać. I oni się spotykają w mieszkaniu jego. On ma mieszkanie, bo jest też synem profesorów. Jest człowiekiem, który budzi duże zaufanie. No i przychodzi znikąd. I tym chłopakom obiecuje coś, o czym oni marzą. I oni się tam spotykają, zaczynają rozmawiać. No i od tamtej pory, a on pisze na nich raporty. No i ta esbecja krakowska zaczyna sobie hodować wroga, jednocześnie inwigilując ich, kontrolując, sprawdzając, co oni robią. Według mnie to jest jakiś, wiesz, absurd. Jeszcze przed korem. Czerwcem 76. Oni w ogóle nie mają pojęcia. Oni są kontrkulturowi, a nie antykomunistyczni. No i w kwietniu, kiedy chłopaki orientują się, że ktoś za nimi chodzi, SB w Krakowie postanawia ich rozbić i ich zastrasza. Prowadzi rozmowy ze wszystkimi i jak pisze podpułkownik Bill, grupa została zdezintegrowana. Ale na krótko, ponieważ po wakacjach chłopcy mają... Chłopcy, no to są faceci 24-letni. Mają praktyki studenckie w szkole. No i Bronisław Wildstein z powodu długich włosów zostaje z tych praktyk wyrzucony. Oraz na wrzuceniu, znaczy kłótni z, powiedzmy to, z dyrektorem szkoły. Tak, i z tym promotorem, i który promotorem. On go źle traktuje, to jest fakt, ale wiesz, ale jesteś na piątym roku studiów, praktykę kończysz i w zasadzie masz napisać pracę magisterską. A ktoś ci mówi, że masz za długie włosy. Jego wyrzucają, wiesz, zawieszają, no i się afera zaczyna. Chłopaki postanawiają ich bronić i wtedy te dwa środowiska, te kościelne, akademickie beczki duszpasterstwa przychodzi z pomocą. Oni są... Lilianna Babko, czyli Lilianna Sonik, również studiuje na tym samym roku, co Wildstein, Przemek, Szostkiewicz. I do tej pory te światy wydawały się w ogóle nieprzystające. Nagle ich łączy ich przyjaźń i objaw solidarności wobec wyrzuconego człowieka z uczelni. I zaczynają ze sobą współpracować.
I Zagajewski opisał to w swoim eseju pięknie, jak te grupy się połączyły, jak się stały jednym. To jest fascynujące, wiesz. To tak jakbyś dzisiaj połączył Konfederację... Z Razem. Tak, z krytyką polityczną. Tak jest. Tak, to jest dobre połączenie. Wydawałoby się nieprzystające. Korwin-Mikke z Sierakowskim. Tak, więc z tego punktu widzenia właśnie to jest tak fascynująca historia, że warto ją było opowiedzieć i to zrobiłeś. No dobrze, teraz linearnie przechodzimy do momentu... Wiesz co, kiedy wchodzi polityka. Kiedy wchodzi polityka, dokładnie. Wiesz co, ta grupa z Beczki ma kontakt, a grupa z Beczki to są tak, Sonikowie, Ruszar, no to są najważniejsi przedstawiciele tej grupy, tak, żeby nikogo nie urazić. Pod wezwaniem ojca Kłoczowskiego. Tak. Dominikanina. Oni mają kontakt z korem warszawskim i stamtąd płynie bibuła. Więc tą bibułę również dostają ci anarchiści z Rzaczka. Problem polega na tym, że ci z Beczki, oni są super, tylko są grupą wsobną. Bo są poza jakby uczelnią. Większość z nich jest z Krakowa, a Rzaczek to jest taki konglomerat różnych postaw. Nie wiem, czy do dzisiaj funkcjonuje pojęcie pod tytułem waletowanie, ale powiedzmy o czym mówimy. No tak, mieszkasz nielegalnie w akademiku. Nie wiadomo w jakim pokoju. Raz dzisiaj tutaj na tym piętrze szóstym, dzisiaj na ósmym. Czasem śpisz na korytarzu. Tak. No i kimś takim jest przez pewien czas Pejas, Maleszka, ale tam jest życie w tym Rzaczku. I dzięki połączeniu tych buntowników z Rzaczka z tymi ludźmi z duszpasterstwa akademickiego. Nieco konserwatywnymi. Tak, wiesz, trwa coś fajnego, no bo ci z Rzaczka mają dostęp do ludzi, mogą ich przekonywać, chodzą, zbierają tam pieniądze. To są dwie takie akcje. W grudniu zbierają pieniądze na KOR, a w marcu zbierają podpisy, żeby uwolnić aresztowanych robotników, którzy trafili za radą do więzienia. I tu mały wtręt. Najwięcej podpisów zdobywa kto? Stanisław Pyjas. Wiesz co, to jest trochę... Bo to powiedziałem, żeby pokazać, jak to się ta historia taka, że no kurczę, taki jest aktywny, najwięcej podpisów, no więc no trzeba go zlikwidować. Ale 500 podpisów, oni zebrali ponad 500 podpisów, wiesz, dzisiaj, jak 4 czerwca ma przejść ulicami Warszawy, nie wiem, milion, pół miliona ludzi, 100 tysięcy, to te 500 podpisów, nie, no nawet niech przyjdzie 30 tysięcy. To wiesz co, oni zbierają te podpisy przez cały miesiąc, chodząc od pokoju do pokoju. Zebrali 500 podpisów, wiesz, dzisiaj to jest śmiech, a wtedy to była naprawdę duża sprawa. Z każdym trzeba się spotkać, wytłumaczyć o co chodzi, a jak dajesz ten swój podpis, to być może wylecisz ze studiów, być może nie skończysz ich, być może wezwą cię na przesłuchanie, jest ogromne ryzyko. Wyrzucą rodziców z pracy. Tak, i oni przekonują 500 osób, żeby taką memorandum do Sejmu, bo to do Sejmu poszło, podpisali. Wielka sprawa. Czy Pyjas był liderem tej grupy? Na pewno był bardzo sprawny i należał do jednych z liderów. Ale najważniejszą osobą, jeśli miałbym hierarchię ustawiać taką opozycyjną, najważniejszą osobą w Krakowie był wtedy Sonik. Bo on miał taki spokój w sobie, miał kontakt z Warszawą. Kiedy Maleszka dowiaduje się o śmierci Pyjasa, to przecież przybiega do Sonika, żeby zadzwonił do Kuronia. A to też świadczy o tym, że oni nie mieli biuletynów informacyjnych, czyli najważniejszego organu, który wydawał KOR tutaj w Warszawie. Bo w każdym numerze KOR-u były numery telefonów do wszystkich członków KOR. Więc on przybiega do... Aha, to już trochę wybiegliśmy naprzód. No. To teraz powiedz trochę o wątpliwościach samego... wątpliwościach mimo tych sukcesów w walce, w zbieraniu podpisów.
po tych donosach wydaje się, że Pyjas ma wątpliwości, chce się zająć czymś innym. Trochę go to, ta polityka... Wiesz co, on mówi tak, to nie jest tak, że on się przestraszył tych donosów. Oni z tych opowieści ludzi... Ale tak psychologicznie, jeżeli bym ktoś, byś dostał, no nie wiem, teraz można sobie to wyobrazić jako 100 tysięcy hejterskich komentarzy pod, na Facebooku. Mimo tego, że mówi, wszyscy ci dookoła mówią, olej to, w ogóle nie czytaj tego. Zostaje. Ale wiesz co, ci świadkowie, czy koledzy Pyjasa mówią o tym, że oni siedzą w tym pokoju 441 i czytają te anonimy, i się śmieją. Na pewno coś zostaje z tego. Ale ja nie wiem, czy to... I... No tak, zostawmy tanie psychologizowanie. Tak, tak, zostawmy okay. Tak. Wiesz co, jest koniec kwietnia i do Krakowa przyjeżdża grupa wysłanników KOR-u. I to jest już poważne spotkanie. I ci młodzi z Krakowa mają się spotkać z korowcami z Warszawy. 1 maja w Gorcach, w górach. No i Pyjas mówi, że nie jedzie na to spotkanie. Ma inne sprawy, wykręca się. Tak naprawdę mówi, że go rządza głęboko wszedł w politykę, a jego interesuje literatura, a nie polityka. No i nie pojechał na to spotkanie, czyli takie najważniejsze polityczne spotkanie. Wiesz, oni tych ludzi z KOR-u traktowali jak bogów. Tak, a to o tym przejmująco mówi i Lidiana Sonik, i sam Maleszka. O takiej próbie, no, że miał już książkę w głowie, powieść, że miał coś innego w głowie. Nie pojechał na to ważne spotkanie. Ale on też kończy pracę swoją magisterską. Tak. Nie pojechał. I oni też mówią, chyba Maleszka mówi o tym, że widzi Staszka, że on by wszystkie te ich teksty podpisywał na pewno, nadal by się nie wyłączył, tylko nie chciał już tak bardzo się angażować, jak oni wszyscy. No, to jest maj. 7 maja znajdują go na klatce schodowej, no, I historia się zamyka. A tak naprawdę dopiero zaczyna. Bo od tego momentu zaczyna się mit. No tak, mit się zaczyna, wiesz co, bardzo... Też mnie to interesowało. Mm-hmm. Kiedy on się tak naprawdę narodził. I to jest, możemy powiedzieć, 7 maja po godzinie 17. Kiedy, wiesz, jak pytasz się, co mnie zaskoczyło, no to zaskoczyło mnie to, że żaden z tych ludzi, żaden z przyjaciół nie widział Staszka Pyjasa leżącego na klatce schodowej przy Szewskiej. Tego się dowiedziałem z akt sprawy. Dlaczego go nie widzieli? Bo wszyscy o jego śmierci dowiedzieli się, wszyscy jego znajomi, koledzy, o godzinie mniej więcej koło południa. Kiedy milicja wzięła chłopaków z Rzaczka na przesłuchanie, żeby się dowiedzieć coś o Pyjasie. Oni byli przekonani, że to jest kolejne przesłuchanie w sprawie, czy Pyjas roznosił ulotki, czy podpisywał czy dawał do podpisania, a to nagle na końcu się dowiadują, jaki jest powód tego przesłuchania, że znaleźli Staszka martwego na korytarzu przy ulicy Szewskiej 7. I wiesz, wszyscy się spotykają w pokoju 441 w Rzaczku, siedzą tam, debatują i w końcu przychodzi Wildstein i mówi, że kurczę, no trzeba się czegoś dowiedzieć. Rasowy reporter. Tak, z Iwoną Galińską i z Jackiem Nowaczykiem idą na plac Słowiański, idą... Tam, gdzie jest... Tak, komenda. Tak. Pytają dyżurnego, żeby im coś powiedział o tej śmierci. Niczego się nie dowiadują, ale on się wysypuje, że ciało Pyjasa jest na ulicy Grzegórzewskiej w Zakładzie Medycyny Sądowej. Więc idą tam w trójkę. Wildstein mówi, że...
On jest rodzina. Wobec że jest czego... bratem. Tak. Zostaje wpuszczony ten laborant, który tam jest, wyciąga noszę, czy wózek z chłodni, jadą na sam dół, wyciąga wózek z chłodni, pokazuje ciało i oni przybiegają do akademika, do Rzaczka, no i opowiadają, co widzą. Wilcztein mówi, że widzi twarz pobitego człowieka. Iwona mówi, że widziała ślady, dziurę w szyi. Prawdopodobnie po kuli. To Nowaczyk tak mówi. Jest. Nowaczyk mówi w swoim zeznaniu już w latach 90., że on jest przekonany, że Staszek został zastrzelony. I mamy tylko te trzy świadectwa z tamtego okresu. I ta wieść o tym, że Staszek został zamordowany, z ust do ust przenosi się przez kolejne dni wszędzie. No i to jest powód tych czarnych juwenaliów. Takim elementem spokoju jest Jacek Kuroń, który, wiesz, jak dowiaduje się, jak Sonik do niego dzwoni i mówi, że zamordowali Staszka. Sonik dzwoni już w momencie, kiedy Wilcztein wrócił z Zakładu Medycyny Sądowej, z prosektorium. Więc przekazuje dość wiernie relacje Wilcztaina. No, tylko Jacek Kuroń mówi, dobra, poczekajmy, wyślę tam swoich dwóch ludzi. I tam jedzie Seweryn Blumstein i Paweł Bąkowski. No i przyjeżdżają z relacją. Paweł Bąkowski jest przekonany, że Pyjas został zamordowany. Seweryn Blumstein też jest jakby, wierzy w to, że SB musiała maczać w tym palce, tylko nie może zrozumieć, ma wątpliwości tego typu. Kibono. Tak. Dlaczego? No dlaczego tak naprawdę on? Dlaczego tak teraz, skoro wydawałoby się, że to... Tak, i to są wątpliwości Sewka, ale on mówi, ale Jacek mu powiedział, że to już nie ma znaczenia, bo już wszystko zostało zdecydowane. Już jest gotowe oświadczenie. Tak, i komunikat, oświadczenie, a także, co też przeczytałem z twojej książki, bo tego nie wiedziałem, albo no, po prostu nie wiedziałem, że Kuroń miał przecieki z wysokich partyjnych źródeł, że teraz się bierzemy na ostro za opozycję. I to też mu się jakby... Tak, złożyło. Złożyło. Tak. Tak jak Janowi Lipskiemu, bo to wszystko się złożyło. No i po prostu teraz tak naprawdę dopiero zaczyna się historia mitu. Uwierzcie, drodzy czytelnicy, że z tej niewiedzy, z tej magmy, z tych cząstkowej wiedzy Cezaremu udało się nanizać taką historię, która po prostu was zachwyci w sensie roboty dziennikarskiej, ale też rozwikłania paru ważnych danie odpowiedzi na parę ważnych pytań. Ja tylko dam jako przykład historię Stanisława Pietraszko, który parę tygodni, miesiąc później został znaleziony martwy nad Soliną. Znaleziony już w sierpniu, na początku sierpnia. Utonął, trzy dni go chyba szukali, tak, więc z końcem lipca utonął. I to był student, kolega, znajomy Pyjasa, który jeden z ostatnich, jak nie ostatni, miał widzieć żywego. Więc to wszystko układa się... W legendzie. Bo w legendzie miał widzieć ostatni, tak, był ostatnim świadkiem widzącym żyjącego Pyjasa. A w rzeczywistości Cezary dotarł do kolegi, do świadka całej historii, która opowiedziała mu banalną historię taką, że student Pietraszko po prostu lubił sobie koloryzować, lubił być postrzegany jako ten, który wie więcej, który wie wszystko. I ta legenda nadal galopuje i to... No, ale to jest... Legendy mają to do siebie, że... No, że wierzymy w nie. To jest kwestia wiary. Ja napisałem taką książkę, tak mi się wydaje, że powiedziałem tak. Tyle mówi nauka, tyle o sobie wiemy, tyle mamy... Ten wątek jest ślepą uliczką. Naukowcy mówią tak, koledzy mówią tak. I wiesz co, starałem się nie narzucać swojego zdania, ale też mam takie poczucie, że nie ma tam
Możemy chyba po tych 40, poczekaj, ilu, 5, 6 latach mówić o tym bez skrępowania. Możemy powiedzieć, co się stało i nie musimy używać do tego przymiotników, bo jest tyle dokumentów, które pokazuje, co się wtedy wydarzyło, że możemy spokojnie o tym rozmawiać. No ja chciałem taką rozmowę przeprowadzić. Mam wrażenie, że napisałem kryminał o najnowszej historii Polski. Od najnowszej historii Polski. Teraz sobie wyobraź, idziesz ze swoim synem maturzystą tegorocznym przez Kraków, Kołoszewski, gdzie teraz w tym miejscu jest fast food. I co mówisz swojemu synowi? No jest tablica, on sobie czyta. W tym miejscu zginął Staszek Pyjas zamordowany przez SB albo przez komunistów. Tak. Ale idziemy na Uniwersytet Jagielloński do tego Gołębnika i tam jest taka sama tablica. Tu studiował Stanisław Pyjas zamordowany przez komunistów. Wychodzimy z przedrzaczka i czytamy, że tu w tym Rzaczku niedaleko mieszkał Stanisław Pyjas, który został zamordowany przez komunistów. Wydaje mi się, po pierwsze, że jest rok 2023, i po przeczytaniu wszystkich dokumentów, ja bym się nie podpisał pod czymś takim. Trochę bym zmienił tą tablicę. Napisał tu zmarł Stanisław Pyjas, który był odważnym człowiekiem, który przekroczył granicę strachu. Dzięki niemu powstał SKS, słowo Solidarność. I tyle. I to wystarczy. Nie trzeba jakby sięgać do tego, że go zamordowali komuniści, bo według mnie nie da rady tego udowodnić w roku 2023. I o tym jest, znaczy i z tego się dowiemy z książki, którą mam nadzieję, że zachęciliśmy, żeby ją kupić, przeczytać i pomyśleć, bo sprawa ciągle żyje, o czym świadczy list sprzed 2 dni w Gazecie Wyborczej podwładnego kolegi pana profesora Marka, który po tylu latach domaga się, żeby już przestać właśnie mówić, że to była zbrodnia, a profesor Marek był kłamcą, manipulatorem i tak dalej. No, ale wiesz co, to żyje. Jest też, Waldek, to jest też taka historia, żebyśmy uderzyli się we własne piersi, bo ani ty, ani ja pewnie w nic innego nie wierzyliśmy w latach 90. Dla nas to była historia, która domagała się wyjaśnienia. Oraz szok. Jak to? Dyktatury nie da się rozliczyć w wolnym, naszym, wreszcie demokratycznym kraju? No przecież... Tak, zwłaszcza, że wiesz co? Ja wcześniej napisałem o ohydnej manipulacji w sprawie Przemyka. A wydawało mi się, że to są bardzo podobne sprawy. Okazały się zupełnie różne. Ale równie fascynujące i no po prostu coś, co jest kwintesencją fascynującej historii. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Słuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.